Piękna pogoda, na pewno coś się dzisiaj wydało. Ten Józef i król Śniegu jest poszukiwany w więzieniu króla śmierci. Ej, młoda! O matko, o czym te dzieci teraz myślą? A teraz tak na poważnie. Oto Natan, który przedstawił prawdziwe zdarzenia. Poszukiwany przestępca. Władca Korentu dopuścił się hańbiącego czynu. Więził bożka śmierci. Celuje u nich mocno. Przestępcem też jest ujawnienie sekretów, które zdobyto się na ucztach olimpijskich. Po naszej interwencji cywil był wyjaśnionych okolicznościach zniknął. Zbiegiem jest tęgi, w średnim wieku mężczyzny. Nosi on długą, siwą brodę. Do ostatniej raz widziano go miał na sobie białą szatę, przekręconą czarnym pasem, sandały oraz wieniec laurowy. Jeśli ktoś wie, gdzie przebywa owy przestępca lub posiada ważne informacje dotyczące śledztwa, prosimy o kontakt z nami. Nasi strażnicy powinny być w pobliżu. Nagrodą za schwytanie władcy Korentu są 2 litry ambrozji, która przedłuża życie o 12 lat. Niech zebrany lud teraz uważa. On może być tu zawsze i wszędzie. W dzień, jak i zarówno w nocy. Ta brunetka ma rację. Strzeżcie się, jako zobaczycie. Zawołajcie straż. Ona wam pomoże. A do tego można za to zostać dłużej życie. Chyba gdzieś widziałam.